I witajcie na kanale GWW15, a raczej witajcie w lesie. To ja, nie wiem czy mnie będzie dobrze widać. Słońce jest, powinno być dobrze widać. Jak widzicie, znowu jestem w lesie i nie mam za bardzo czasu na nagrywanie, ale no, tu mam w ogóle czas, chwilę tylko. Dlatego sobie pokażę wam, jak wygląda las. Las jest fajny. Gdzieś tam będzie księżyc. Nie będzie księżyca, bo nie ma księżyca, bo powinien być. Ale nie wiem, czy się już nie schował. Bo jest go tak trochę więcej niż połowa dzisiaj. Już go widziałem. Tak, jest w dzień. Jest w dzień, słuchajcie. Jest w dzień księżyc. Niesamowite, wiecie co? Czekajcie, bo to pod słońce. Nie, no tak musi być. No. Pod słońce. Chciałem nagrywać. Lipa. Także. Jest dzień i jest księżyc. To wyklucza heliocentryzm w ogóle, nie? No. Słuchajcie, jest taka kwestia, że ja nie mam za bardzo czasu nagrywać filmów. Więc apel do panów od płaskiej ziemi. Jeżeli tam wierzycie w tą płaską ziemię, to się po prostu zastanówcie, bo już nie mam czasu wam tłumaczyć tego. Ostatnio ciekawy film pan Daniel zrobił, że... O, trzeba układać drzewo, widzicie, nie? Z tej strony musi być równo, a z tamtej strony nie musi być. To jest tak zwana gałęziówka, żadna filozofia niby, ale zawsze można filozofię dorobić do czegoś, nie? Także takie chwilowe wejście z lasu, wyjście z lasu, wejście z lasu. Nie wiem, czy to będzie fajnie się nagrywać? Fajnie? Tak, to jest mój standardowy weekend, bo poza weekendem to ostatnio mam inne standardy. Natomiast tutaj spędzam weekend. No i nie mam kiedy dla was nagrywać filmów, także musicie mi wybaczyć. Przynajmniej się starajcie. To jest w ogóle fajna okolica, ja wam to pokażę, znaczy się okolica. Takie jakieś zalesie. Tak, to nie jest ten las, kiedy ostatnio nagrywałem też z lasu kiedyś tam, kiedyś bajkę o bakteriach wam opowiadałem. Tak, to część tej bajki opowiadałem w tym lesie. Nie wiem, czy się kapnęliście, pewnie nie. Bo to las to wszędzie taki sam, nie? Ale ten jest dębowy, bukowy. O, bukowy, nie dębowy. To są buki. Tak, czy istnieje buk? Istnieje, dużo buków. Jak coś, ktoś się będzie pytał, nie? Nie wiem, coś w ogóle nagrywa, no ale dobra. Nie wiem, że będę ucięty. Także... no... Co miałem mówić? Pan Daniel... Tak, pan Daniel nagrał film Diss na Sajfana. I wam powiem, że ten diss mu wyszedł. Tak, ja nie wiem, czy Daniel to będzie oglądał, ale Daniel, jeżeli będziesz to oglądał, to muszę ci powiedzieć, że naprawdę fajny ten film jest. Naprawdę dobrze go zrobiłeś. Pomijając, że no błędy merytoryczne, ale ogólnie no merytoryczne, zaraz dojdziemy może do tego. Znowu się wykrzywiam, nie? Bo do słońca. Także pomijając te błędy merytoryczne, to bardzo dobrze ci wyszedł ten film. Bardzo fajny jest. No
No po prostu fajnie się ogląda i no, ale do merytoryki teraz. Daniel, tam wam w tym filmie, Daniel wam dał odpowiedź, jaki kształt ma Ziemia. Narysował takie okrąg, narysował okrąg i tłumaczył, tak, na podstawie tego, jak to mniej więcej działa, że tam w dole, w tym okręgu, w dole, w każdym momencie idzie do środka, idzie kreska, tak? No i on szukał tam prostopadłości do okręgu. Jest takie pojęcie jak styczna do okręgu. Jeżeli weźmiecie sobie. Ja mam taki fajny program w Linuxie, on się Ksig nazywa, czy coś takiego. I tam właśnie można robić takie rzeczy. Bierzesz, zaznaczasz styczna do okręgu i właśnie styczna do okręgu polega na tym, że prostopadła, no, promień się leci i to jest styczna do okręgu jest prostopadła do promienia. O. I to jest właśnie ten poziom, którego szukacie. To jest ten poziom. I skąd wiemy właśnie teraz, że to działa? No Daniel wam to narysował, że to działa. Ja co prawda tam wrzuciłem swoje 3 grosze, swój komentarz. Bo jeżeli nad tą kreską pociągniesz linię prostą, to będziesz miał gwiazdę jakąś. I właśnie stąd, z tych gwiazd, z tego wszystkiego, to wszystko dowodzi, że Ziemia ma kształt kulisty. Daniel tam, wasz Daniel Crazy Polish Flat Earther. Zapraszam po tego jednego ostatniego filmu w Sajfanie, bardzo fajny. No naprawdę podobał mi się tak technicznie jakby, o tak, bardzo fajnie to zrobione jest. Natomiast właśnie co do merytoryki, no to no fajnie też, bo narysował to, o co mi chodzi cały czas i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. W tym wszystkim właśnie chodzi o to, co Daniel wam tam narysował. Że linie są do góry i jak zmierzysz kąty, bo zauważcie tam na tym filmie, tam każda linia idzie pod kątem. I właśnie te kąty są zależne od miejsca na tym okręgu, gdzie jesteś. Rozumiecie? Wszystko się zgadza. Jak pomierzylibyście te kąty, właśnie stąd się biorą te szerokości geograficzne. Długości geograficzne też w sumie z tego się biorą poniekąd, ale to jest inna już trochę kwestia. Natomiast szerokości geograficzne pięknie pasują tam do tego właśnie. Tak, panie Danielu. I można powiedzieć, że no, rozwiązałeś zagadkę, bo wy macie taki problem, że jak na podstawie tego, co jest tam na górze, możesz określić, po czym ty tu chodzisz? No właśnie w ten sposób. Właśnie w ten sposób to zrobiłeś. Bardzo, bardzo się cieszę, że do tego doszedłeś, Danielu. No i to tyle bym chciał wam powiedzieć. Nie wiem, chciałem księżyc wam pokazać. Znaczy się. Ja zrobiłem nawet zdjęcie tego księżyca dzisiaj, ale skasowałem, bo w ogóle był za chmurami. Teraz nie ma chmur, to nie ma księżyca. Tak, o księżycu wam chciałem powiedzieć jeszcze tyle, że. Pamiętacie, co opowiadałem o cieniu? Pamiętacie to, nie? W którymś filmie? To. Zabawne jest, że ja robiłem to samo doświadczenie w tym samym czasie, co moi przyjaciele od płaskiej ziemi robili. I wyszły różne wnioski. Ja stwierdziłem, że wszystko się zgadza, a oni stwierdzili, że się nie zgadza, bo powinna być pełnia, a nie ma. Znaczy pełnia. No właśnie dla mnie się wszystko zgadzało, bo nie było jeszcze pełni. Ale chciałem wam powiedzieć jeszcze właśnie, że zawsze jak zmierzysz kąt od cienia do w którąś stronę, i ten księżyc lata według heliocentryzmu, to w momencie, wiadomo, że w ciągu 7 dni on zrobi 90 stopni, jakby, tak? Bo on 1/4 koła się przesunie. No i co wtedy? Wtedy się okazuje, że możesz mu wyznaczyć, podzielić te 90 na 7, wyjdzie tam 12 z hakiem, i wyznaczyć sobie stopnie, i wiedząc, kiedy będzie pełnia, będziesz mógł wyznaczyć księżyc, gdzie jest księżyc na tych stopniach. Wiecie, jaki trik fajny? Ja tak już próbowałem i nawet chyba wychodzi. To znaczy, mniej więcej, wiadomo, że no, trzeba było, wiecie, dokładnie mieć porę, tak, tego księżyca, dokładnie mieć, no, jak to się nazywa, kiedy tam,
Dokładna pora, dokładna faza, wszystko by musiało być bardzo dokładne, ale mniej więcej, myślę, że jak będzie dokładne, to też będzie się zgadzać. Natomiast mniej więcej pasuje. Mniej więcej pasuje, sprawdzałem to już. Zróbcie sobie takie doświadczenie. Podzielcie sobie na 12 i coś tam, no mniej więcej 13 stopni. Możecie sekundomierz do aplikacji, taka jest sekundomierz, zainstalować do telefonu i czy tam smartfona, czy czegokolwiek i sobie wyznaczyć, bo tam on to pokazuje, że tutaj jest. No i się zgadza. Dlaczego? Skoro heliocentryzm jest taki do bani. Dlaczego to się zgadza? Dlaczego u Daniela się zgadzają kąty na kuli? Chociaż no właśnie, no, fajną robotę zrobił w sumie tym filmem. Bardzo fajnie. No to tyle chyba. Chyba tak, bo miałem tam opowiadać jeszcze coś o czymś. Dobra, muszę wracać tutaj. To drzewo, to, tamto, wszystko. O to. To. Musi być tutaj, o tu. Takie jest zadanie na dzisiaj. Także, nie, to też, o, to, te krzaki, to wszystko to ma być tutaj, o. Nie wiem, czy dzisiaj się damy radę z tym, no, ale, bo szwagier pojechał, bo się coś tam, to, no. Pozdrawiam Was, tak, Wasz ulubiony tutaj dezinformator, satanista i w ogóle współpracownik Sajfana i w ogóle takich innych. Znaczy, no, nie współpracujemy razem, ale może w pewnym sensie współpracujemy, ale nieoficjalnie i tak dalej. Także pozdrawiam Was wszystkich i pamiętajcie, że możemy określić, po czym chodzimy na podstawie pomiarów kątu tego, co jest nad nami. I to, Daniel, bardzo dobrze to pokazałeś. Bardzo dobrze, Danielu. Jestem z Ciebie naprawdę bardzo zadowolony. Bardzo fajnie, no po prostu fajnie. Co prawda ręce Ci opadły, ale nie załamuj rąk, naprawdę dobrze Ci poszło i oby tak dalej, Daniel. No, dobra, to na razie tyle, naprawdę jeszcze bym coś tam pogadał, ale dobra, na razie. Trzymajcie się, cześć. Prosto z lasu, JWW15. Jeszcze widok na chmury Wam pokażę, bo tu jakieś się przyśmigały. O, takie wakacje. Dzisiaj 1 wrzesień, o, do szkoły dzieci. Na razie, cześć.